September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Witaj, z tej strony wujek Dobra Rada. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak podłączyć pralkę Samsung do aplikacji SmartThings. Przed połączeniem pobierz aplikację SmartThings. Załóż w niej konto. Upewnij się, że masz stabilne połączenie internetowe i Twój model pralki jest kompatybilny ze SmartThings. Następnie naciśnij przycisk SmartThings przez 3 sekundy. Ukaże się AP. Przechodzimy do aplikacji. Z aplikacji wybieramy łazienkę. Dodajemy nowe urządzenie. Możemy zeskanować w pobliżu. Telefon automatycznie będzie skanował w pobliżu wszystkie urządzenia kompatybilne ze SmartThings. Wybieramy pralkę. Rozpoczynamy potwierdzając. Wybieramy sieć. Możemy zmienić nazwę urządzenia. Ja pozostawię domyślnie. Co możemy robić w aplikacji SmartThings? Wybieramy urządzenie, jakim jest pralka. Następnie wciskamy przycisk na pralce odpowiedzialny za aktywację zdalnego sterowania. Zmienił się stan funkcji Smart Control pralki. Teraz możemy po wcześniejszym załadowaniu pralki ciuchami wybrać wybrany przez nas program, na przykład bawełna, okay. I wystartować ten program zdalnie, nie będąc na przykład w domu. Pralka automatycznie startuje. Na tym etapie nie ma możliwości zmiany parametrów prania. Możemy wstrzymać program, możemy go wznowić, bądź anulować i wystartować od nowa. Tak. Z jakiej funkcji najczęściej korzystam? Najczęściej korzystam z funkcji planowania prania przez SmartThings. Jest to niezwykle przydatna funkcja, jeżeli zależy nam o zakończeniu prania o konkretnej godzinie. Ustawmy, powiedzmy, że jutro ma się skończyć pranie o godzinie 6:20. W sumie to już dzisiaj. Wybieram cykl prania, jakim jest bawełna. Naciskam start. I koniec tego prania będzie o zaplanowanej przeze mnie wcześniej godzinie. Dla wyjaśnienia, jeżeli pralka obliczyła, że ten cykl będzie trwał godzinę, to pranie rozpocznie się o godzinie 5:22, tak, ażeby zakończyć się o godzinie 6:22. Jest to niezwykle przydatna funkcja, jeżeli zależy nam na tym, aby pranie nie skisło, nie było zbyt długo w pralce po wypraniu, aby od razu je rozwieszać, bądź też przełożyć do suszarki. To tyle z mojej strony. Dzięki za to, że oglądacie. Pozdrawiam. Do następnego filmiku.